Na południu Polski znajduje się malownicza gmina, która swym urokiem zachwyci każdego przybyłego gościa. Mowa o Koszarawie, która jest najmniejszą pod względem liczby ludności gminą w województwie śląskim. Ten urokliwy zakątek zachęca do odwiedzin pod względem wypoczynkowym i turystycznym. Wieś Koszarawa została założona pod koniec XVI wieku na prawie wołoskim, a nazwa pochodzi od rzeki, nad którą leży. Dziejopisarz żywiecki Andrzej Komuniecki pisał: ta rzeka stąd nazwana jest Koszarawą, iż ona początek swój bierze i źródłem wpada skosem od Orawy, jakoby z Kosza Orawskiego. Inaczej określa się nazwę wśród mieszkańców. Ma ona bowiem pochodzić od włoskich słów kosar, koszor czy kosor, to znaczy zagroda dla owiec pod gołym niebem. W okresie międzywojennym Koszarawa posiadała status letniska i zimowiska, w którym gościło rocznie około 2000 osób. Koszarawa to gmina spełniająca wszystkie turystyczne wymogi. Koszarawa jest bardzo dobrym punktem wypadowym na Babią Górę. Sztandarowymi trasami pieszych wycieczek są wyprawy na szczyty: Lachów Groń, Jałowiec, Mędralowa, Jaworzyna. Wszystkie okalają Dolinę Koszarawy Bystrej, uważanej powszechnie za jedną z najpiękniejszych dolin Beskidu Żywieckiego. Z każdego z nich rozpościera się piękny widok na największe, a zarazem najpiękniejsze góry Beskidów. Babia Góra, Pilsko, Masyw Romanki. Równie piękne widoki podziwiać można z koszarawskich hal. Miejscowość oferuje noclegi w domach prywatnych, w obiektach agroturystycznych, a dla dużych grup zorganizowanych doskonałym miejscem jest baza noclegowa w Gminnym Ośrodku Kultury. Budynek posiada 70 miejsc noclegowych w 19 pokojach. Innym z takich urokliwych zakątków jest gospodarstwo agroturystyczne Zagroda pod Halą. To idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcą poczuć prawdziwą magię Beskidu Żywieckiego. W miejscu tym każdy znajdzie szereg atrakcji, które skutecznie urozmaicą pobyt. Koszarawa, jak każda wieś, posiada i swoje koła gospodyń wiejskich. Koszarawa to jest piękna wioska, dookoła łona grunia miło wrosła, a w samej dolinie górole mieszkają i tam swoje pola ciężko obrabiają. Obecnie należy do niego 25 osób, a same koło prowadzi działalność na wielu płaszczyznach, kultywując lokalne tradycje i rękodzieło. Reprezentantki koła biorą udział w wielu konkursach kulinarnych, m.in. powiatowy konkurs Probowacka, ogólnopolski konkurs Dziedzictwo Kulturalne, gdzie zdobywają główne nagrody. Co roku członkinie koła zbierają zioła i wytwarzają z nich różne mieszanki w postaci herbat lub aromatycznych nalewek.
W Gminnym Ośrodku Kultury działa dziecięcy zespół regionalny Jaferki. Aktywność zespołu skierowana jest na promowanie folkloru Beskidu Żywieckiego. Głównie dziecięce zabawy oraz elementy tradycyjnych tańców tego regionu. W opracowaniu scenicznym można zatem zobaczyć dzieci bawiące się jak niegdyś ich dziadkowie. Jaferki, co w gwarze oznacza borówki, zastępują znany niegdyś w Koszarawie zespół Wrzosy. Jeden z ostatnich autentycznych zespołów na terenie Żywiecczyzny. To w nim tańczyli dziadkowie i rodzice dzieci, które dzisiaj kultywują tradycję w zespole Jaferki. Jaferki za swoją działalność zostały docenione przez liczne wyróżnienia i nagrody. Jedna z ostatnich zdobyta w Wiśle podczas 32. przeglądu dziecięcych zespołów folklorystycznych. Trzecie miejsce w kategorii zespołów autentycznych. Brak przemysłu na terenach gminy jest gwarancją czystego górskiego powietrza i czystej wody w rzece Koszarawa oraz jej dopływach. Architektura zabytkowa Koszarawy to m.in. kościół parafialny pod wstawiennictwem świętego Karola Bormeusza. Zbudowano z kamieni w 1839 do 1843 roku. Na terenie gminy znajduje się również klasztor franciszkaninów, którego budowa zaczęła się w 1993 roku. Specyficzna zabudowa gminy Koszarawa pozwala na poznanie tradycyjnego rzemiosła i drewnianej architektury. Oglądając podczas spacerów zabudowania, mamy wrażenie, że czas w tych miejscach się zatrzymał. Wędrując okolicznymi szlakami, podziwiając zabytkową zabudowę drewnianych domów, możemy przenieść się w czasy dawnej wsi, gdzie cisza i spokój pozwalają na regenerację sił. Wypoczynek i obcowanie z przyrodą sprawią, że będziemy chcieli tu zostać na dłużej i chętnie wracać do miejsc nieodkrytych.